Maryjo, zawsze dziewica wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Panie, zmiłuj się nad nami. Świata Ty kierujesz biegiem dzieju. Wysłuchaj nasze błagania i udziel pokoju w naszych czasach, abyśmy z radością mogli wychwalać Twoje miłosierdzie przez naszego Pana. Naszego małego skrawka ziemi, którą tak bardzo żeśmy ukochali, dla której wcześniej przelano tyle krwi, a dzisiaj chcemy, aby wzrastała raz świętości, raz doskonałości, raz rozwijała się ekonomicznie. Dziękujemy Panu Bogu za ten dar i prośmy o to, aby nam serca błogosławił. Ale też i miłości ojczyzny. Dziękuję wszystkim też przybyłym, którym na sercu leży miłość naszego skrawka ziemi, jakim jest Kałuszyn i ziemia kałuszyńska. Historia pokazuje, że w Kałuszynie są naprawdę najlepsi ludzie na świecie. Kiedy tutaj przebyłem przed 10 laty, wiedziałem o tym od razu. Spotkałem się z tymi, którzy potrafili miłować Pana Boga, ale też wskazywać drogę do tego, że w stosunku do Hitlera, premierzy Francji i Anglii zadecydowali o niepodejmowaniu generalnej ofensywy w stosunku do Niemiec. Było to złamaniem zobowiązań wynikających z września. Pracowała przecież w Warszawie. Myślę, że taki człowiek jak Algeniusz Kolesza to jest wyjątkowy społecznik i jest godny naśladowania. Mieszkańcy miasta i gminy Kałuszyn. I droga, przede wszystkim droga młodzieży, dzieci, szkoły podstawowej w Kałuszynie i wszystkich innych, które zaszczyciły również swoją obecnością. Drodzy Państwo, dzień szczególny, tak co roku. Od kilkudziesięciu lat przyjętą tradycją zawsze 12 września. Dla których ojczyzna do ostatniej chwili życia pozostała dobrem najwyższym. A swoją ofiarą poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Wołam żołnierzy z Westerplatte i Helu, obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku, bohaterów z nad Warty i Bzury. ...niemieckiej agresji. Stańcie do apelu! Słowa bohaterów! Wzywam policjantów, kolejarzy, pocztowców, osadników wojskowych, młodzież akademicką, harcerzy oraz wszystkich, którzy tworząc oddziały samoobrony trwali w walce godni i silni miłością do Polski. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Do was wołam bohaterscy lotnicy i marynarze, którzy w 1939 roku w bojach w powietrzu oraz na morzu wykuwaliście chwałę biało-czerwonej szachownicy i bandery. Stańcie do apelu! Chwała bohaterów! Wzywam żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie i wschodzie, bohaterów polskiego państwa podziemnego i heroicznych powstańców Warszawy. Zabezpiecz! Broń! Zabezpiecz! Broń! Drugi szereg, krok na wprost! Marsz! Kompania Spaszki! Kompania Spaszki!
Ja też składam. Senator Rzeczypospolitej Maciej Górski. Kwiaty składa wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, pani Ewa Rucińska. Delegacja służb mundurowych garnizonu miejskiego Mazowiecki. Pod dowództwem zastępcy garnizonu pułkownika Ryszarda Dorczyk. Komendant komisariatu Mrozek. Władze samorządowe i władze kościelne. Burmistrz Kałszyna Arkadiusz Czeski, wiceburmistrz Kałszyna pani Henryka Sęktas, ksiądz proboszcz parafii Niebowzięcia Najświętszej Mary Panny w Kałszynie Jerzy Słucki. W imieniu wszystkich uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Kałszynie kwiaty składają uczniowie i pani wicedyrektora Agnieszka Wielbicka, Beata Monika Marcinia. Pani Ewa Wąsowska, przewodniczy delegacji Domu Kultury w Kałszynie. Przedstawiciele uczniów złożą również kwiaty na grobie Franciszka Stasiaka, synów Franciszka Ryszarda i Franciszka, na mogile dzieci Mariusza Mojszczyzny i na grobie Zygmunta Krausego. Zgodnie z ceremoniałem